GK Stychy remisuje z Rozwojem Katowice 1-1. Razem z nami Seweryn Gancarczyk. Z przebiegu spotkania remis chyba jest wynikiem zasłużonym. Myślę, że tak, bo patrząc na ten mecz, to myślę, że my w pierwszej połowie mieliśmy więcej sytuacji. Prowadziliśmy grę, no szkoda, że nie udało się tych sytuacji wykorzystać. W drugiej połowie troszeczkę było rosza w naszym zespole i można powiedzieć, że ta druga połowa to bardziej z gry. Tutaj rozwój miał więcej, może nie takich klarownych sytuacji, ale dochodził do sytuacji. My staraliśmy się strzelić tą bramkę wyrównującą. No i po jednej z akcji odskrzydlających po podaniu, po wrzutce, tutaj Tomek fajnie Górkiewicz zamknął, strzelił na 1-1. Ja myślę, że tutaj bardziej chodziło o wybieganie tego meczu. Wiadomo, że teraz jest ten okres, że się pracuje tutaj nad wydolnością bardziej. Ja myślę, że tutaj te składne akcje i ogólnie ta kultura gry, to wiadomo, przyjdzie z czasem. No na ten moment, tak powiedziałem, tutaj jest ważne, żeby wybiegać i popracować na tym boisku. Wynik lepszy i na pewno gra, jak w tym ostatnim sparingu przeciwko Górnikowi Łęczna, no ale wiemy, że rywal jest nieco innej półki. No na pewno, nie ma co tutaj porównywać. Górnik Łęczna pokazał nam, aczkolwiek Łęczna zajmuje tam miejsce końcowe w tabeli, ale widać było kulturę gry i na pewno tutaj zawodnicy mają jakby więcej jakości w tym operowaniu piłką. No rzeczywiście ciężki był sparing, tutaj wiadomo zespół z niższej ligi i na pewno tutaj łatwiej było konstruować sytuację, akcję.